Powiem ci, mam dosyć tej twojej afery, k***a, jego w dupę zapierdolona mać. Mam ochotę codziennie kebaba o 6 rano, ale boję się go zamawiać. Ciągle tylko te leżaki w telewizji. Zaraz to załatwię, dostaniesz kebaba z przystanku smaku. I on... chyba myślę, że cię zadowoli. Halo? Dzisiaj wieczorem potrzebuję najlepszego kebaba w mieście. Czy to jest kurwa? Wróć! Czy to jest jasne, żołnierzu? Tak, szefie, dostaniesz co tylko chcesz. Ma być dużo i smacznie! Okej, zarobi się. Znowu coś wymyśla. Tydzień temu gościliśmy w Bruskowie Wielkim, gdzie jedliśmy wiejskiego kebaba. Który mimo tego, że ma monopol na rynku, to jest zacnym kebabem o dobrym smaku zarówno mięsa, warzyw, jak i bułki. Myśleliśmy, że będzie dużo gorszy. No bo wiecie, na wsi, jedyny lokal, no to można wszystko ludziom wcisnąć. Ale okazało się, że było fajnie. A dzisiaj bierzemy się za przystanek smaku. Tak, który mam nadzieję, że zaserwuje nam równie dobrego, jak nie lepszego kebaba niż odcinek temu. I oczywiście mamy też nadzieję, że to będzie nie stacja końcowa, a stacja początkowa. Do lepszego smaku. Zapraszamy na kolejny odcinek Zajadamy, oceniamy. Razy kebab na talerzu, z jakim mięsem nie wiem, wiem z jakim sosem. Dla mnie łagodny, dla Mateusza ostry, jak zwykle niezmiennie. Mam nadzieję, że to nie przystanek końcowy. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Proszę pana, ja bym chciał zamówić dwa kebaby na talerzu. Powie mi pan, czy tam u was jest wybór mięsa, czy nie? Dzisiaj niestety nie, tylko kurczaka mam. Normalnie mamy wybór mięska, wieprzowiny. No to będą dwa z kurczakiem te na talerzu, tylko że w jednym będzie sos łagodny, w drugim ostry, okej? Okay? Jakby pan tam mógł... Tak, wszystkie dodatki takie jak tam standardowo mogą być, to niech będą. I pan tam jeszcze taka mała prośba, żeby zaznaczył tam, który jest ostry, żebyśmy się tutaj nie nacięli. I ulotkę jakby pan mógł dorzucić tam też, fajnie. Do godzinki maksymalnie, żeby szybciej. W porządku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do widzenia, do usłyszenia. Tyrium, tyrium, drodzy państwo. Stacja zatrzymała się właśnie u nas. Dwa kebaby na talerzu, oczywiście tylko i wyłącznie z kurczakiem, bo tylko to teraz mają, być może z powodu tego, że reszta się wyczerpała. 28 minut, czas dostawy, 32 zł. Zapach jest dosyć interesujący, ale co mamy w środku? Przekonajmy się. Klask synchronizacyjny. Wyrok w imieniu szeryfów pizzy. Kebab kosztował 2 razy 15 zł. Szybko dojechał i szybko odjechał, bo na samym starcie zaliczył wpadkę. Pomylenie ostrego z łagodnym to piekielnie słaby błąd wizerunkowy. Kebaba łączył z kebsem z Kebabistanu jeden wspólny mianownik. Było bardzo mało sosu, wręcz znikoma jego ilość. Ale kebab od Turka z Leclerca z Kebabistanu obronił się smakiem i soczystością mięsa. Szeryfowie po rozpoznaniu sprawy przystanku smaku, a raczej jego kebaba, orzekają jak sąd RP. Drodzy konsumenci, musicie wyposażyć się w wokaler. Nie tyle, że przez chrypę, jak przez suchość w gardle po zjedzeniu suchego jak wiór mięsa i fryteczek, które nic wspólnego nawet nie kontaktowały się z solą niestety. Fryteczki typowa sieciowa Avico, także żadna domowa robota. To prawdziwa suchość w gardle, polska stacja Sahary. A może już tam dojechaliśmy? Warzywka niestety sytuacji nie uratowały, a wręcz spotęgowały ten efekt. Czerwona kapusta niestety dzisiaj swojego zadania nie zaliczyła. Jedna jeszcze kwestia jest sporna, bo Mateusz powiedział, że warzywa go zawiodły. No mnie nie zawiodły. Moim zdaniem były bardzo różnorodne, ich soczystość była prawidłowa.
I troszeczkę uratowała honor tego kebaba, aczkolwiek tych warzyw nie było bardzo mnogo, ale były dobrej jakości, świeże i co do tego nie ma wątpliwości. Jedynym plusem był sos. Ostry. I to wszystko, bo chociaż przykrył smak tej spożywczej obelgi. Mój sos łagodny, to leciutko doprawiony i jogurt naturalny. Takie przedstawia wrażenie. No i warto też wspomnieć, że była prażona cebulka też, która swojej obecności jakoś nie wyróżniała. Cebulka to chyba wyprażona, bo nikły wpływ na całość mnie w ogóle nie przekonał. Kwestie wizerunkowe. Paragon, ulotka, face, no ale niestety nie ma strony, także tutaj wszystko jest w należytym porządku. Biorąc to wszystko pod uwagę, moja ocena to... Zgadnijcie, co tym razem. No niestety to był jeden ze słabszych kebabów. Spodziewałem się czegoś lepszego, bo jak widać tutaj po ulotce, która jest fajna, fajnie wygląda wizerunkowo. Myślałem, że fajne też jedzenie dają, ale niestety moja ocena to 3,5 na 10. Przyznam bez owijania w bawełnę, że to był jeden z najgorszych kebabów zajadamy oceniamy. Soczyste i szczere, subiektywne rzecz jasna, 3 na 10. To by było na tyle, kochani zajadacze, oceniacze. Kończymy ten odcinek z pustynnej Sahary. Oczywiście, jeżeli na przykład chodzi o nazwę przystanek smaku, wydaje mi się, że to jest stacja, taka stacja metra, którą warto odwiedzić, ale tylko na chwilę, by potem szybko z niej odjechać. Dziękujemy za obejrzenie, piszcie komentarze, co sądzicie na temat tego odcinka, na temat tego kebaba, czy może byliście w przystanku smaku, jakieś wasze własne spostrzeżenia. Naciśnijcie subskrybuj, dzwoneczek, oczywiście ten tutaj latający guziczek. Taka rada od szeryfów, jak macie do wyboru inny przystanek, to wybierzcie inny, a nie ten. Ten przystanek smaku szeroko omijajcie łukiem. Zostaw komentarz i subskrybuj szeryfów.